Tekst manny na 10 października, Gdy zewlekliście człowieka starego z uczynkami jego, a oblekliście nowego, który się odnawia przez poznawanie, według obrazu tego, który go stworzył. Kolosensów rozdział 3, wersety 9 i 10. Komentarz parauzyjny. Stare rzeczy przeminęły i wszystkie stały się nowymi tylko w naszym umyśle. W, naszej woli. w rzeczywistości ta zmiana nastąpi wtedy, gdy to, co śmiertelne, przyoblecze nieśmiertelność, a to, co skazitelne, zostanie wzbudzone w nieskazitelności, w chwale i mocy, jako istota duchowa. By być uznanymi za godnych udziałów zmartwych w staniu sprawiedliwych, w międzyczasie musimy jednak zademonstrować gotowość naszego umysłu. Szczere pragnienie stania się w pełni tym, czym Pan chciałby, abyśmy byli. W żaden sposób nie możemy tego lepiej okazać Panu i sobie samym, ani odnieść większej korzyści jak przez dokładne kontrolowanie naszego serca i myśli. Reprint numer 3304 Komentarz epifaniczny. Członkowie ludu Bożego zewlekli starego człowieka w znaczeniu rezygnacji z ludzkiej woli w odniesieniu do siebie i świata. Oblekli się w nowego człowieka w znaczeniu przyjęcia boskiej woli za własną, nie tylko w sprawach ludzkich, lecz także duchowych. W ten sposób obraz Boży jest w nich codziennie odnawiany, gdy są przemieniani z chwały mniejszego podobieństwa do chwały większego podobieństwa, aż w końcu obraz, charakter Boga zostanie w nich udoskonalony. Środkiem, za pomocą którego dokonuje się ta przemiana, jest Słowo Boże przyjmowane ze zrozumieniem i wiernie praktykowane przez dobre i szczere serce wśród życiowych doświadczeń. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej Efezów rozdział drugi werset dziesiąty Albowiem czynem jego jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie ku uczynkom dobrym, które przedtem Bóg zgotował, abyśmy w nich chodzili. Rozdział 4 wersety 22, 24 i 25, to jest, żebyście złożyli według pierwszego obcowania starego człowieka, który się psuje przez porządliwości oszukiwające, i oblekli się w onego nowego człowieka, który według Boga stworzony jest w sprawiedliwości i w świętobliwości prawdy. Przetoż złożywszy kłamstwo mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, boście członkami jedni drugich. Rzymian rozdział szósty wersety czwarty, szósty, trzynasty i czternasty, pogrzebiliśmy tedy z nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili. To wiedząc że stary nasz człowiek pospołu jest z nim ukrzyżowany, aby ciało grzechu było zniszczone, żebyśmy już więcej nie służyli grzechowi, ani stawiajcie członków waszych orężem niesprawiedliwości grzechowi, ale stawiajcie siebie samych Bogu, jako z umarłych żywi, i członki wasze orężem sprawiedliwości Bogu, albowiem grzech panować nad wami nie będzie. Bo jesteście nie pod zakonem, ale pod łaską. Rozdział dwunasty werset drugi A nie przypodobywajcie się temu światu, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu waszego na to, abyście doświadczyli, która jest wola Boża dobra, przyjemna i doskonała. Ezechiela rozdział trzydziesty szósty werset dwudziesty szósty I dam wam serce nowe. A ducha nowego dam do wnętrzności waszych, i odejmę serce kamienne z ciała waszego, a dam wam serce mięsiste. Drugi korentów rozdział trzeci werset osiemnasty. Lecz my wszyscy, którzy odkrytem obliczem na chwałę pańską, jako w zwierciadle patrzymy, w toż wyobrażenie przemienieni bywamy z chwały w chwałę, jako od ducha pańskiego. Rozdział czwarty werset szósty, ponieważ Bóg, który rzekł, aby się z ciemności światłość rozświeciła, ten się rozświecił w sercach naszych ku rozświeceniu, w nas, znajomości i chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Rozdział piąty werset siedemnasty, a tak jeździ, kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare rzeczy przeminęły. Oto się wszystkie nowe mi stały. Psalm 51, werset 12. W serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a Ducha Prawego odnów we wnętrznościach moich. Pierwszy Piotra rozdział pierwszy wersety 15 i 16. Ale jako ten, który was powołał, święty jest, i wy bądźcie świętymi we wszelkiem obcowaniu. Dlatego, że napisano, Świętymi bądźcie, iżem ja jest święty. Galatów rozdział szósty, werset piętnasty. Albowiem w Chrystusie Jezusie ani obrzeska nic nie waży, ani nie obrzeska, ale nowe stworzenie. Tytusa rozdział drugi, wersety jedenasty i dwunasty. Albowiem okazała się łaska Boża, zbawienna wszystkim ludziom, ćwicząca nas. Abyśmy odrzekłszy się niepobożności i świeckich porządliwości, trzeźwie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie. Pierwsza Mojżeszowa, rozdział pierwszy werset 27. Stworzył tedy Bóg człowieka na wyobrażenie swoje, na wyobrażenie Boże stworzył go, mężczyznę i niewiastę stworzył je. Pieśni 105

Pytania: Jakimi były moje doświadczenia w tym tygodniu w związku ze Starym i Nowym Człowiekiem? Jak zostały przyjęte? Jaki był wynik? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek, znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.